Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś zabierzemy Was na aktywny spacer zimą. Na taki aktywny spacer zimą wybieram taki dzień, żeby nie było zbyt zimno. Dzisiaj jest około 0 stopni, woda jest jeszcze trochę zamarznięta. Kiedy temperatury sięgają minus 10, minus 15 czy nawet minus 20 stopni, wtedy te spacery powinny być bardzo krótkie i pies powinien być odpowiednio do takiego spaceru przygotowany. O tym, jak przygotować psa na spacer zimą, pisałam już trochę u mnie na blogu i na pewno link do tego posta znajdziecie pod tym filmikiem. I oczywiście staram się chodzić w takie miejsca, gdzie nie ma soli, czyli wybieram się gdzieś poza miasto, gdzie psy mogą sobie spokojnie pobiegać i ich łapy są bezpieczne. Mam ze sobą taki krem do psich łap i posmaruję im teraz łapki tłuszczem, żeby po prostu łapki im nie pękały. Jedną z takich fajnych zabaw, którą można się bawić razem z psem podczas spaceru, jest na przykład pochowanie mu smakołyków na gałęziach jakichś niskich krzaków. Dzięki temu pies uczy się szukać smakołyków nie tylko na ziemi, ale również w przestrzeni. Biorę sobie smakołyki i po prostu nabijam je na gałęzie krzaczka. Staram się je ponabijać na różnych wysokościach po to, żeby psy miały więcej zabawy. Idź szukaj. Korzystając z tego, że zimą jest dużo śniegu, można pobawić się z psiakami w szukanie różnych przedmiotów chowających właśnie pod śniegiem. Może to być aport, może to być ulubiona zabawka psa, albo po prostu zwykła rękawiczka. Wektor, Haker, szukaj! Na każdym spacerze staram się ćwiczyć przywołanie awaryjne, czyli przywołanie moich psów na gwizdek. Jest to dla mnie bardzo ważna komenda. Jak ją nauczyć psiaka, pokazałam już w jednym z moich wcześniejszych filmików. Także jeżeli jeszcze go nie widzieliście, koniecznie zajrzyjcie do opisu pod tym filmem. Tam znajdziecie link do tego właśnie filmu. I to już koniec naszego dzisiejszego spaceru. Robi się zimno, więc będziemy uciekać powoli do domu. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, oczywiście dajcie mi łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Zaglądajcie też na bloga Piesologii i do zobaczenia. Chodźcie, psiaki.